Także siemano, jestem Error, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zrecenzujemy kolejnego monstera. Mianowicie... w ogóle to nie wiem, czy był sens i czy nadal jest sens nagrywanie tego filmu, ponieważ nie wiem, czy to w ogóle się różni coś od oryginału. Oprócz puszką, bo puszka się różni od pierwotnego energetyka. Dobra, nie wiem co ja gadam, bo nie wiem jak wam to w ogóle powiedzieć, wyjaśnić, także po prostu wam pokażę. Także dzisiaj będzie recenzja Monster Zero Sugar, zero cukru. Dobra, także po prostu pokażę wam puszkę, bo wygląda ona w ten sposób. Wygląda jak zwykły Monster, z tym, że po prostu pisze zero sugar, czy po prostu zero cukru. W każdym bądź razie nie różni się to zbytnio niczym, oprócz tego, że tutaj mamy taki, nie wiem jak to ująć, piaskowe, takie chropowate takie. Pewnie słyszycie. Tak puszka, a tak to chropowate. No możliwe, że słychać różnicę, nie wiem. Też nie wiem jak wam to pokazać, pod światłem może jakoś bardziej. No dobra, w każdym razie jest po prostu takie chrapowate logo. Oraz mamy zielony dekiel. Swoją drogą bardzo ładna barwa zieleni, naprawdę. Ale to się mieni. Ale rymuje, jak z maszyny. Głupie hejuch. Dobra, w każdym razie bez owijania w bawełnę. Swy jest mi z tym powiadomieniem. Bez owijania w bawełnę, ani po prostu w inne rzeczy, co? Nie wiem. Otwórzmy i zobaczmy, jak smakuje Monster Zero Sugar. Także naprawdę, nie wiem, czy jest w ogóle sens nagrywanie tego filmu, ale spróbuję i zobaczymy, czy się czymś w ogóle różni. Z zapachu różni się. Powiem wam tak, z zapachu pachnie jak zwykły Monster, ale jest dziwna różnica, mianowicie bardziej kwaśne. No, teraz to taką orężadą mi trochę pojechało. Wiecie, jak mieliście kiedyś takie orężady w proszku, nie? Ale wam teraz dzieciństwo przypomniałem. Takie orężady w proszku, ciekawe czy to nadal jest, nie wiem. Ale mam pomysł na film! Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć odcinek, w którym mieszam te orężatki zamiast z wodą, z jakimiś monsterami albo z jakimiś innymi napojami, piszcie w komentarzach, bo mam naprawdę fajny pomysł na to. Właśnie teraz mi wpadł do głowy. I to się nazywa kreatywność. I dosłownie tak wymyślam pomysły na niektóre filmy, czy na większość filmów. Po prostu samo mi to przychodzi. No dobra, no mniejsza z tym, nie będę wam tego tłumaczył, w każdym bądź razie. No pachnie taką orężatką trochę, także zobaczmy jak smakuje Monster No Sugar. Muszę jeszcze raz łyka zrobić, wziąć. Jak na bez cukru, nie jest złe, naprawdę, piję dużo rzeczy no sugar, czy sugar free, czy zero na przykład. Wszystko jedno. Piłem nawet Red Bulla zero. Piłem dużo innych monsterów zero. Piłem nawet Cole zero, czy Pepsi zero, czy cokolwiek innego. Ale to takie dziwne. I zapomniałem, co miałem powiedzieć. W każdym bądź razie piłem dużo monsterów zero. I niektóre były lepsze, niektóre gorsze. W każdym bądź razie, pomijając fakt, tak, ja doskonale o tym wiem, że monstery są, czy ogólnie energetyki, w ogóle takie napoje są strasznie wojuch dla nerek, czy no dla wątroby może nie, chociaż też poniekąd, ale nie aż w takim stopniu jak może dla nerek, bo nerki jednak bardziej to filtrują, wątroba jest bardziej od żarcia, bardziej żarcie ten chyba, ja nie wiem, dobra, nie wiadomo, nie zagłębiałem się nigdy aż w takie tematy. W każdym razie tak, wiem, że to jest niezdrowe dla nerek, ale nie wiem czy wiecie, rzeczy bez cukru są gorsze niż z cukrem. Już tłumaczę dlaczego. Bez cukru jakaś rzecz, na przykład to, ten oto Monster, przypuśćmy, czy Cola Zero, czy cokolwiek innego, jest gorsze dla nerek chociażby. Dlaczego? Dlatego, że jest to sztuczny słodzik, tak? Poczytajcie sobie skład sztucznego słodziku i
Porównajcie to ze zwykłym cukrem. Tak wychodzi, że cukier też jest zły, ale wrucha jest jednak lepszy niż zero cukru. Naprawdę. Nie robię was w bambuko czy coś, możecie sobie to nawet sprawdzić, wyszukać w Google, czy cukier jest lepszy od słodziku, czy słodzik jest lepszy od cukru. Nie wiem, jakkolwiek. I wam wyskoczy, kurde, dużo stronek, które powiedzą, że już lepszy jest cukier niż to. Bo syntetyczny cukier czy słodzik jest gorszy niż zwykły cukier. Dobra, w każdym razie rozgadałem się, to teraz może o smaku tego oto Monstera. Smakuje trochę jak biały Monster, czyli jak wapno, z tym, że jest taki trochę kwaśniejszy. No, smakuje jak wapno, ale jest trochę kwaśniejszy niż tamten biały Monster. Czy kupiłbym go ponownie? Absolutnie nie. I to nie ze względu na słodzik czy coś, tylko po prostu ze względu na ten smak. Nie przepadam za tym smakiem. Smakuje jak wapno z orężadą po prostu. Jak dla mnie ohyda. No ale to jest moja opinia. W każdym razie, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie, nie wiem. Streszczam się, bo mam średnio 10 minut do nagrania, a jest 8:40 minut. Tak, wstawiam ocenę w skali od 0 do 10 temu Monsterowi. Wstawię ocenę 3,5 na 10, z czego te 2,5, jak nie 3 punkty są po prostu za samą puszkę, bo mi się naprawdę bardzo spodobała. I ta barwa, i chropowatość, i w ogóle jakieś inne ekscesy, majonezy, salcesony. Po prostu mi się to spodobało, a 1,5, no dobra, nie będę leju, dam 1,5 punkta za smak, bo nie lubię wapna, w sensie smaku, nie przepadam za nim. A to jest takie wapno z orężadą, takie średnie mocno, także po prostu no 3,5 na 10 i tyle. Także jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie zostawić łapy w górę, jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też wbijać do mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, się z wami żegnam. Siema!